Dysponencie biblioteki? No zobaczymy, co życie pokaże. Wysoka Rado, wznawiamy obrady sesji po przerwie. Zatrzymaliśmy się przed punktem 7, a więc przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektów uchwał. Wysoka Rado, projekt pierwszej uchwały w porządku obrad. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej. Bardzo proszę Państwa już o uwagę, żebyśmy nie mieli takiego pogłosu, tylko żebyśmy się dobrze słyszeli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykuł 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 96 roku o gospodarce komunalnej, artykuł 18a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz artykuł 15 ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 90 roku o publicznym transporcie zbiorowym, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych komunikacji miejskiej, zmienioną uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany. W ustępie drugim w tabeli punkt 7 otrzymuje brzmienie. Osoby uprawnione do 100% ulgi. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali ponad 20 litrów. Dokument potwierdzający do ulgowych przejazdów. Legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK. Poświadczona pieczątką PCK z wpisem ilości oddanej krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej. W ustępie drugim w tabeli dodaje się punkt 10 w brzmieniu. Osoby uprawnione do 100% ulgi. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub drugiej grupie inwalidzkiej uprawnione do pobierania zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu. I dokument uprawniający ulgowy przejazd. Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie stwierdzające zaliczenie do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości oraz decyzją terminową lub nieterminową o przyznaniu zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również pozytywną opinię Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę Pani Radna Barbara Kłeczek. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowny Panie Prezydencie, Państwo Przewodniczący, w imieniu swoim, a przede wszystkim mieszkańców Tarnobrzega składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezydenta za tą uchwałę, która otwiera się na potrzeby osób niepełnosprawnych, którzy przeżywają kłopoty finansowe. Również zostałam poproszona przez Pana Wojciecha o przekazanie Panu, Panie Prezydencie i Pani Skarbnik serdeczne podziękowania. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki. Przycisk żółty. Widzę, że wszyscy radni obecni na sali oddali głos. Proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu drugiej uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega. Na podstawie artykułu 12 punkt 1 i artykułu 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym w związku z artykułem 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany. Skreśla się punkt 5 w brzmieniu Apteka Dzikowska ulicy Konfederacji Dzikowskiej 16. Dodaje się punkt 22 w wykazie aptek w brzmieniu Apteka Nowa ulica Sienkiewicza 4/71b. Dodaje się punkt 23 w wykazie aptek w brzmieniu Apteka Foxfarma ulica Mickiewicza 40. Paragraf 2. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany. I tutaj mamy terminy dyżurów obu aptek, czyli Apteka Nowa od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku i Apteka Foxfarma 29 sierpień do 4 września 2016 roku. Paragraf trzeci uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty, przepraszam, czerwony. I kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Mamy już wszystkie oddane głosy, czekam, bo właśnie wpływały. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu trzeciej uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Batalionów Chłopskich, Obręb Zakrzów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 28, artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numer 406/56 o powierzchni 39,38 ara stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Batalionów Chłopskich Obręb Zakrzów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Jest. Mamy już wszystkie oddane głosy. Proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu czwartej uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1399/19 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Wrzosowej, obręb Mokrzyszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 28 ust. 1 i artykułu 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer 1399/19 o powierzchni 3,73 ara położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Wrzosowej, obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg. W celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1307/2 o powierzchni 8,61 ara stanowiącej własność państwa Teresy i Zbigniewa Małżeństwa Korczak. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada pozytywną opinię zarządu osiedla Mokrzyszów oraz posiada pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Widzę, że wszystkie głosy już oddane. Proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przystępujemy do rozpatrzenia projektu piątej uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1399/20 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Wrzosowej, obręb Mokrzyszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 28 ust. 1 i artykułu 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer 1399/20 o powierzchni 2,7 ara położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Wrzosowej, obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1307/3 o powierzchni 13,19 ara stanowiącej własność pani Marii Grdeń. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada pozytywną opinię zarządu osiedla Mokrzyszów oraz pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 20 radnych, 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu szóstej uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Litewskiej oraz ulicy Tarninowej, obręb Tarnobrzeg. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 28, artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiących własność gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Litewskiej oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami. 708/2 o powierzchni 7,06 ara,
708/3 o powierzchni 7,07 ara wraz z udziałem 1/4 części w drodze wewnętrznej, numer ewidencyjny 708/1 o powierzchni 8,52 ara. Numer 708/4 o powierzchni 7,06 ara wraz z udziałem 1/4 części w drodze wewnętrznej, numer ewidencyjny 708/1 o powierzchni 8,52 ara. Numer 708/5 o powierzchni 7,07 ara wraz z udziałem 1/4 części w drodze wewnętrznej, numer ewidencyjny 708/1 o powierzchni 8,52 ara. Numer 708/6 o powierzchni 7,44 ara wraz z udziałem 1/4 części w drodze wewnętrznej, numer ewidencyjny 708/1 o powierzchni 8,52 ara. Nieruchomości oznaczonej numerem 708/7 o powierzchni 7,44 ara położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Tarninowej. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały poważa się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada pozytywną opinię Zarządu Osiedla Piastów oraz pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Przepraszam, bo czekam jeszcze na wynik do pana radnego Dariusza Kołka. Nie głosował pan radny? Nie wskoczył. Tak, to proszę jeszcze. O, jest. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 20 radnych, 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przystępujemy do rozpatrzenia projektu 7 uchwały w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu. Przepraszam, zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów pomiędzy gminą Tarnobrzeg a panem Piotrem Sitkiem. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami i artykułu 36 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2550/28, 2550/29 i 2550/30 o łącznej powierzchni 34,08 ara położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiących własność gminy Tarnobrzeg na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 702/20 i 666/14 o łącznej powierzchni 36,26 ara położone w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów stanowiące własność pana Piotra Sitka. Paragraf drugi. W przypadku nierównej wartości zamienionych nieruchomości zostanie zastosowana dopłata, której wysokość równa będzie różnicy wartości zamienionych nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały poczuje się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 lipca 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada pozytywną opinię Zarządu Osiedla Mokrzyszów oraz pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony.
Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Za karatę głosowało 20 radnych, 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Sakarato, przechodzimy do rozpatrzenia projektu 8 uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Kwiatkowskiego, obręb Tarnobrzeg. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 13 ust. 1, artykuł 28 ust. 1 i artykuł 37 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg oznaczonej numerem ewidencyjnym 1111 łamane przez 51 o powierzchni 0,53 ara położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Kwiatkowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1111 łamane przez 33 o powierzchni 20,64 ara stanowiącej własność Doroty i Tomasza małżeństwa Kupilas, wspólników spółki Art Plus Dorota i Tomasz Kupilas, spółka jawna ulica Kwiatkowskiego 12. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada pozytywną opinię Zarządu Osiedla Serbinów oraz pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 20 radnych, 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do projektu 9 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. W związku z tym, że mamy te dwie uchwały, to żeby nie doszło do pomyłki, rozpatrujemy tą uchwałę, gdzie w pierwszym paragrafie mamy dział 801 i 921, czyli 801, 801, 801 i 921. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Wysoka Rado, przechodzę do paragrafu 3 uchwały. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dniem 22 grudnia 2015 roku paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 291 520 zł. Deficyt budżetu w wysokości 291 520 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 931 520 zł. Paragraf 4 uchwały. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku tabela nr 3 i załącznik nr 1 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego i posiada również 4 opinie Komisji Rady Miasta, czyli wszystkie 4 opinie są pozytywne: Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, która również jest pozytywna. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna Bożena Kapuściak. Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców Dzikowa, a przede wszystkim młodzieży i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 pragnę podziękować najpierw za projekt panowi prezydentowi i mam nadzieję, że Wysokiej Radzie za podjęcie tej uchwały, bo dzięki tym zmianom w budżecie pozyskamy środki, które przeznaczymy na
rewitalizację placów zabaw. I mam nadzieję, że te 62 tysiące, a większość tych środków pójdzie na rewitalizację placu zabaw na Dzikowie, ponieważ ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Ten plac zabaw jest od dawna zamknięty, nieuczęszczany. Do mnie jako radnej zgłaszały się i rodzice, i mieszkańcy Dzikowa. Także serdecznie panu prezydentowi dziękuję i Wysokiej Radzie również dziękuję, bo mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta. Serdecznie dziękuję i zapraszam do głosowania. Dziękuję serdecznie pani radnej. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, tak na marginesie gratuluję, taka ekipa, wszyscy najważniejsze osoby w mieście. Dawno takiego składu nie było. Mówię o władzy wykonawczej. To cieszę się, bo będę chciał coś powiedzieć na temat właśnie tej zmiany w budżecie, którą państwo zaproponowaliście. Ja tu czytam, że się chce skierować 350 tysięcy złotych na przebudowę klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami, holem ekspozycyjnym. Oczywiście mówimy tu o zamku w Dzikowie. Tak na marginesie, 350 tysięcy to jest dokładnie tyle samo, co potrzebne było na odwier wód siarczkowych. Ale widzę, że na wody siarczkowe nie ma na rozwój naszego miasta, ale na budowanie kolejnych sal ekspozycyjnych w zamku Tarnowskich, podkreślam, Tarnowskich są. Ja, jak państwo pamiętacie, miałem na ten temat wystąpienie dosyć obszerne, bo chodziło właśnie o skierowanie pieniędzy, bo chyba w zeszłym roku na adaptację skrzydła. Chodziło tam o, argumentacja była taka, że chodzi o biura dla pracowników, ponieważ pracowali w starym spichlerzu, gdzie były bardzo złe warunki, to były pomieszczenia ogrzewane. I ja to oczywiście, to było jakieś rozsądne uzasadnienie, ale wtedy też przedstawiłem państwu władzy wykonawczej obszerną argumentację, żebyście się państwo zastanowili i wskazałem wam konkretne przykłady i mówiłem wam o inwestowaniu w dobrej wierze, w złej wierze. Drodzy państwo, zamek wcześniej czy później wróci do, tylko w skrócie przypomnę, wróci do Tarnowskich. Postulowałem wtedy, podpiszcie jakieś porozumienie z rodziną Tarnowskich. Wtedy jest jakieś uzasadnienie inwestowanie w ten zamek. W tej chwili państwo chcecie skierować tak duże pieniądze w złej woli. To znaczy, te pieniądze lekką ręką inwestujecie w własność, która wkrótce stanie się własnością rodziny Tarnowskich. To jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Ja przypomnę, Tarnowscy całkiem niedawno, parę miesięcy temu podpisali tutaj akt, przejęli, w zeszłym roku przejęli zamek w Suchej Beskidzkiej. Piękny, też renesansowy zamek. I co się stało? Sprzedali go. Sprzedali go gminie. Gminie właśnie Sucha Beskidzka za 5 milionów. Było tam najpierw 8 milionów, pertraktacji 10, zostało na 5 milionach. I co państwo myślicie? Kto za to zapłacił? Tam władze gminy myślały, że państwo pomoże, rząd pomoże dać im pieniądze. Nie. To wszystko zostało i cały ciężar wykupu zamku od rodziny Tarnowskich spadł na barki samorządu. Państwo, ja po prostu nie mogę zrozumieć, że wy, no przedstawiłem wam wiele przykładów. Dałem wam przykład Krasiczyna, gdzie książę Sapieha, tam też są sprawy właśnie spadkowe, gdzie Agencja Rozwoju Przemysłu, z racji tego, że tymi sprawami się zajmowałem, nie inwestuje w ten zamek, bo to byłyby pieniądze źle zainwestowane, nie w jakiejś złej wierze. Państwo cokolwiek posłuchaliście mnie, przeanalizowaliście te rzeczy. Państwo w dalszym ciągu, oczywiście to jest piękne, że kolejne komnaty będą, kolejne wystawy, nie wiem, wystawy
jak na przykład akty męskie Ruzomskiego, ostatnie akty kobiece w zamku. Też jestem zbulwersowany taką książeczką wydaną przez władze miasta. Niby to są bajki, tak, Ruzomskiego, gdzie jest pełno wulgaryzmów, gdzie jest erotyka, gdzie są jakieś diabelskie postaci. Tak państwo wydajecie pieniądze samorządowe. Ale 350 tysięcy to nie jest zabawka. To są ogromne pieniądze, które nie powinny być tam skierowane, bo to będzie obciążało w przyszłości budżet samorządu, jeżeli Tarnowscy odzyskają ten zamek, a na pewno tak zrobią, tak jak w innych przypadkach. I ja zabytkami się bardzo dużo zajmuję, niejednokrotnie to zwracałem uwagę na stan oficyny obok. Jeżeli tam na przykład by były jakieś pieniądze skierowane. Przecież do tej pory tutaj z państwa strony były mówienie, że nie inwestujemy tam nic, no bo to rodzina Tarnowskich może odzyskać. No ale drodzy państwo, chcecie kolejne salony na zamku za nasze pieniądze, za pieniądze społeczeństwa. A co tam się dzieje w tej oficynie? Panie prezydencie, niech pan tam sobie spojrzy do góry, jak pan tam często jest. Niech pan zobaczy powybijane szyby. Niech pan zobaczy dzieci pod tymi szybami. Tam tysiące ludzi przechodzi. Niech te szyby spadną na któreś dziecko. Tam dzieci do piwnic wchodzą, niezabezpieczony budynek. Na to pieniędzy pan nie ma. Ale wydawać na kolejne salony w Zamku Tarnowskich macie państwo pieniądze. Proszę nie przeszkadzać. Bardzo proszę panie radny kontynuować. Pani radna coś o kaplicy wspomniała? Panie radny, proszę kontynuować wypowiedź. Nie, bo mogę też tutaj ciekawy wątek poruszyć. Kaplicy, właśnie imprezy organizowane w zamku, hucznie niektóre reklamowane, a taka ważna dla duchowości właśnie Tarnobrzega, zamku, kaplicy, jak poświęcenie ikony Matki Boskiej Paczajowskiej, kopii. Nie chcę tu o jej historii mówić, tam bardzo ważna ikona, która była, no jakby taką porównać do Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej, to na kresach spodni, to była kopia. Nic, żadnych informacji, nigdzie. Przyjechał biskup, odbyła się msza, oczywiście władze miasta, parę dokładnie osób, ale żeby gdzieś na stronie miasta i poinformować ludzi o tym, czy gdziekolwiek, to nie. Inne państwo jakoś macie czas i pieniądze, żeby reklamować inne imprezy, a tak ważne imprezy z udziałem Jego Ekscelencji biskupa, tak jakby nie było. Także to jest uwaga, jeżeli pani ma, pani radna, coś jeszcze, na pewno znajdę dla pani odpowiedź co do kaplicy. I drodzy państwo, wrócę do tej oficyny. Na to nie ma pieniędzy, tak? Na salony konkretnie. Panie prezydencie, niech pan przecież był naczelnikiem Wydziału Architektury też. Co pan zrobił? Kamienica szkolna, a rynek. Tam, gdzie te lody są. Jak długo w tym stanie ta kamienica będzie? Niech pan też zajrzy, podniesie głowę do góry i zobaczy szyby popękane, powybijane, które mogą dzieciom, setki dzieci tamtędy przechodzi tą drogą, pod tymi oknami. I co? Nie zajrzy pan, nie spojrzy pan. Nic pan nie wyegzekwuje od tego, od właścicieli, czy od nadzoru budowlanego, żeby zabezpieczyć ten budynek. Chyba że jakaś tragedia powstanie. Jest wiele takich rzeczy. Także wracając do tych 350 tysięcy złotych. Tu na marginesie wspomnę, jak miasto sprzedawało tą kamienicę, no, która jest naprawdę jakimś wstydem dla naszego miasta, że władze przez tyle lat nie potrafią tej kamienicy doprowadzić do jakiegoś porządku. I bardziej jeszcze zagrożenie sprawia dla życia ludzi. Wiecie państwo, tam w ogóle nawet w zapisie sprzedaży nie było jakiegoś zapisu, że ileś lat się daje właścicielowi, żeby wyremontował tą. To jest właściwie jak on może robić, co chce. Tak władze miasta dbają o nasze mienie. Także piękna, zabytkowa kamienica i tam nawet nie ma zapisu, że trzeba było to zrobić w 5 czy 10 latach, jak jest przy wielu obiektach zabytkowych. Że wracając do tej, tu mam oczywiście dylemat. Nie wiem, dlaczego państwo w uchwałach budżetowych mieszacie takie różne zagadnienia, różne tematy w jednej uchwale.
bo oczywiście są tu ważne uchwały, tak jak koleżanka radna wspomniała, czy dla dzieci, to są bardzo ważne i ciekawe, ale inwestowanie 350 tysięcy złotych w złej wierze z naszych podatków po to, żeby, nie wiem, kolejne sobie sale zrobić, a ten zamek wkrótce i tak wróci do Tarnowskich i my będziemy musieli wykupywać, nie państwo. Państwo nawet grosza nie da na to. Na barki samorządu to spadnie. Ja nie mogę zagłosować za tym wnioskiem. Jeżeli będzie możliwość rozdzielenia tych, to oczywiście poprę to. Ale nie zgadzam się, żeby nasze pieniądze, pieniądze społeczeństwa były na takie, nie nazwę to oczywiście, bo przyjemnie mieć jest nowe sale, ale marnotrawione w złej wierze. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Panie prezydencie, Wysoka Rado, nie ukrywam, że ten temat tych pieniędzy, bo akurat też chcę na ten temat powiedzieć, pojawił się już wcześniej. Ja w przeciwieństwie do pana radnego Witolda Zycha spotkałem się z dyrektorem muzeum i środki, które mamy tutaj przeznaczyć, są przede wszystkim na remont klatki i schodów. Bo faktem jest, że na dzień dzisiejszy względy bezpieczeństwa w zamku stanowią dużo do życzenia. I są pewne służby, mówię tutaj o policji, o Państwowej Straży Pożarnej, którzy już napominają dyrektora, a po części myślę, że też to dotyczy władz miasta, nas, panie radny Zych, bo pan też jest we władzach miasta, panu przypominam, po półtora roku sprawowania mandatu radnego. I uważam, że jeżeli doszłoby do tego, bo myślę, że pewne służby mają pewną cierpliwość, ale ta cierpliwość na pewno się kiedyś skończy. I jeżeli doszłoby do tego, że z tego powodu, że względy bezpieczeństwa w zamku nie są zachowane, a mamy tam teraz tak wspaniałe eksponaty, jak między innymi oryginały Konfederacji Barskiej, Konfederacji Dzikowskiej, rękopis Zemsty Aleksandra Fredy i wiele innych kronik mających setki lat. I uważam, że jeżeli z tego powodu doszłoby do zamknięcia zamku, czy niemożliwości wpuszczania tam, to byłby największy wstyd dla miasta. Największy, jaki może być. I uważam po prostu, że z tego powodu, pomimo że oczywiście powinniśmy ograniczać środki na zamek, bo w pewnym sensie bardzo dużo zostało zrobione w tych wszystkich sytuacjach, które przekazywaliśmy w tej kadencji Rady Miasta, środki na zamek, były to sytuacje rzeczywiście potrzebne. Bo albo chodziło o to, żeby mieli gdzie ludzie pracować, albo o to, żeby można było te wspaniałe zbiory w Tarnobrzegu mieć. Nie trzeba jeździć do muzeum do Krakowa, bo bardzo często lubimy jeździć do Krakowa, do Warszawy, a takie zbiory mamy na miejscu. I jeszcze raz powtarzam. Wielkim wstydem by było dla władz miasta, dla nas, władz miasta, jeżeli po prostu byśmy do tego doprowadzili. Bezwzględnie uważam, że tą uchwałę trzeba poprzeć. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Ja tylko gratuluję panu przewodniczącemu. Jest budowlańcem, inżynierem, wszystko się zna. Nie może zamek funkcjonować. Przez tyle lat funkcjonował z zamkniętym poddaszem. Teraz nie może funkcjonować. Jak zrobimy klatkę, to zaraz będą kolejne, bo tam też nie może być, albo jeszcze na dachu tam też nie może być. Wiecie państwo, trzeba merytorycznie w pewnych rzeczach dyskutować. Ale mam też jeszcze pytanie do pana przewodniczącego, ale może zmieniłem zdanie, może przy innej okazji, przy innej wypowiedzi to pytanie zadam, bo bulwersuje mnie, szczerze mówiąc, tak. Ja na ostatniej sesji czytałem, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rad oraz prowadzenie obrad rad.
I wtedy też mówiłem, że pan przewodniczący rady wchodzi jakby w buty rzecznika prasowego pana prezydenta. Wypowiada się za niego, broni się za niego. Panie przewodniczący, jak chce pan być jednym z nas, proszę oddać przewodnictwo rady, bo ustawa wyraźnie mówi, co pan powinien robić na obradach miasta. Tylko i wyłącznie zajmować się organizowaniem pracy rady oraz prowadzeniem obrad rady. Nie ma w ustawie o samorządzie to, co pan robi. Tak jak się obserwuje obrady Sejmu. Czy marszałek Sejmu... Panie radny, proszę w sprawie uchwały. Wychodzi z swojej, wchodzi na trybunę i dyskutuje. Marszałek Sejmu jest do prowadzenia obrad. Pan też powinien być. Niech pan odda przewodnictwo i niech pan wtedy dyskutuje. Nie wiem, w innych radach jakoś inaczej to wszystko wygląda. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Wypowiadam się teraz jako przewodniczący Rady Miasta. Nie życzę sobie, żeby mój mandat kwestionować, bo niczym się nie różni od pana mandatu, panie radny. To, że jestem przewodniczącym Rady Miasta i upoważnionym do prowadzenia obrad, to jest jedna rzecz. Natomiast mój mandat się nie różni od pana. Niczym się nie różni. Więc proszę z szacunkiem się odnosić do mojego mandatu, bo ja nie kwestionuję pana mandatu. I proszę sobie to zapamiętać. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Pan prezydent coś będzie chciał dodać? Pan prezydent Brzozowski, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie Skarado, tutaj przybliżył zagadnienie pan przewodniczący, jeżeli chodzi o uwagi skierowane przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na kategorię budynku, zagrożenia ludzi, wymagana jest druga klatka schodowa. Stąd jest konieczność pilna wykonania drugiej klatki schodowej z kondygnacji pierwszej. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę bardzo, proszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Czy pani przewodnicząca oddała głos? Dobrze. Jest. Wpłynął. Wszystkie głosy obecnych radnych są. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu kolejnej uchwały, 10 w porządku obrad, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzega. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tarnobrzega z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również dwie opinie komisji, Komisji Finansowo-Budżetowej oraz opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Obie opinie są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. I widzę, że wszystkie głosy oddane. W takim razie bardzo proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, i projekt 11 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje.
Przechodzę do paragrafu drugiego. W uchwale budżetowej miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku tabela nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również dwie opinie Komisji, Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Obie opinie są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Wszystkie głosy oddane. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały nr 12, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez prezesa zarządu funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, artykułu 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz opinii Miejskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez prezesa zarządu funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wprowadza się następujące zmiany. W pozycji pierwszej zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu. Artykuł 11. Kwota 85 400 zł. Punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Artykuł 12a. Kwota 0 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć pracy prawnego, posiada również dwie opinie Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska. Obie opinie są pozytywne. Proszę o planszę dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 35 punkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie lokalizację kasyna gry w budynku przy placu Bartosza Głowackiego 20 w Tarnobrzegu, wskazaną przez klub Fair Play, spółka z siedzibą w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego i posiada opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta. Jest to opinia negatywna. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Sławomir Partyka.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja w imieniu, tak rozmawiając, odkąd wpłynęły dokumenty z mieszkańcami, z radnymi, z klubu Platformy, z członkami zarządu Platformy Obywatelskiej, mam cztery pytania i również dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze przed sesją z panem przewodniczącym i jedną taką pomysł na inicjatywę. Te cztery pytania, na pewno ich odpowiedzi na te pytania wpłyną na przebieg głosowania, jestem przekonany. Pierwsze to kwestia podatków. Gdzie trafią wszelkie podatki? Dodam, że firma jest zarejestrowana w Opolu. Drugie, kwestia poziomu zatrudnienia. Ile osób zostanie zatrudnionych? Trzecie pytanie, czy wygląd zewnętrzny witryny został uzgodniony z osobą odpowiedzialną za wizerunek placu Bartosza Głowackiego? I czwarte, czy jeżeli uchwała przejdzie, czy istnieje możliwość podniesienia wieku osób, które będą korzystać z kasyna z 18 do 21 roku życia? To są pytania i to, co rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, uważamy, że dostrzegamy większy problem, jakim są te kilkanaście, a na pewno 10 punktów w Tarnobrzegu czynnych całodobowo, punktów, gdzie są maszyny wrzutowe do gry, które działają całodobowo, gdzie jest mniejsza kontrola, gdzie osobiście widziałem na ulicy Kopernika, działa taki punkt, korzystają, na pewno wchodzą osoby niepełnoletnie i uważam, że tutaj powinniśmy stworzyć, nazwę to, miejską koalicję na rzecz albo ograniczenia funkcjonowania tych punktów, albo na rzecz ich likwidacji. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Tutaj pan radny odniósł się właśnie do mnie jako przewodniczącego. Tak, to prawda, mieliśmy taką rozmowę. Myślę, że z państwem radnym, jak rozmawialiśmy, to oczywiście widzimy ten problem i myślę, że na ten temat porozmawiamy, ale to już będzie przyszła sesja ewentualnie. Bardzo proszę, pani radna Anna Pekar. Panowie prezydenci, państwo przewodniczący, Wysoka Rado. Ja odnośnie tego aspektu tych salonów gier 777 już jakby orientowałam się wstępnie i wiem, że nie jest to tak zależne de facto ani od pana prezydenta, tylko od ministra finansów. A jaki, bo naczelnik mi to już informował, jaki jest droga likwidacji? Bardzo prosta. Mieszkańcy po prostu muszą reagować, widząc, że są tam dzieci, dzwonić się na policję albo na straż miejską i ilość takich zgłoszeń decyduje później o likwidacji takiego punktu. Natomiast nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, ponieważ z tego płyną konkretne pieniądze do Skarbu Państwa. Także zachęcam serdecznie, za każdym razem dzwonić. Natomiast faktycznie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu wczorajszym pochylała się nad tym projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry, ponieważ w głosowaniu brało udział 6 radnych. Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu był 1 radny, 3 radnych było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym faktycznie komisja nasza negatywnie zaopiniowała ten projekt. I teraz chciałam zwrócić uwagę państwa też, będziecie za chwilę głosować, na kilka takich aspektów. Ja uważam w ogóle, że zezwolenie na utworzenie kasyna w Tarnobrzegu, w mieście, które się po prostu boryka, mieszkańcy borykają się z wysokim bezrobociem, z kłopotami finansowymi we własnych gospodarstwach, więc stwarzanie im takiej możliwości, takiej łudy, że w kasynie gry mogą odmienić swój ciężki los z dnia na dzień, jest po prostu nieprawdą, prawda? Wygrana w kasynie gry jest po prostu minimalna, żadna. Po co im dawać taką nadzieję? Faktycznie przedstawiciele tutaj w tym piśmie, który wpłynął do komisji, twierdzą, iż zapewniają, że wstęp będą miały osoby tylko pełnoletnie. Ale ja przypominam, że dzieci z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, nasi kochani maturzyści, są już pełnoletni. Więc oni, odwiedzając pewnie nawet z ciekawości taki salon, zaniosą pieniądze własnych rodziców. A na to jako matka ja nie wyrażam zgody w żadnym sensie. Co jeszcze? Głosowanie dziś przeciwko nie jest głosowaniem przeciwko rozrywce, którą się stwarza, kolejną rozrywkę dla mieszkańców Tarnobrzega, bo to nie jest żadna rozrywka.
Nikt tutaj z mieszkańców i z nas nie może dać takiej gwarancji, że osoby, które okazjonalnie grają czy w pokera, czy próbują swojego szczęścia na tych grach jednorękim bandycie, że z dnia na dzień nie mogą stracić na tym kontroli i uzależnić się, chcąc za każdym razem się odegrać czy odzyskać wkład swoich pieniędzy. W związku z tym ja uważam, że kasyno może być źródłem tylko nieszczęścia dla naszych gospodarstw domowych. I pamiętajcie Państwo, że jest taka stała prawda, kasyno zawsze wygrywa, zawsze wychodzi na swoje. Poza tym jeszcze taki jest ten aspekt, w kasynie jest alkohol. Alkohol jest w wielu kasynach również tani, ponieważ pełni rolę taką marketingową. On ma zachęcić i jakby uśpić czujność grających za podejmowane decyzje. Łatwiej nam podejmować pewne decyzje takie śmiałe, będąc pod wpływem alkoholu. W związku z tym też taka kolejna aspekt, prawda, że również będą miały tam wstęp osoby, które jakby tego alkoholu nadużywają. Pamiętajcie Państwo przed dzisiejszym głosowaniem, że osoby uzależnione od hazardu nie będą patrzeć, czy są to pieniądze na studia własnego dziecka, na wypoczynek, czy na remont mieszkania, a może na przeżycie do następnego miesiąca. Osoby uzależnione nie mają takiej umiejętności podejmowania decyzji. W Tarnobrzegu mamy prężnie działającą komisję do spraw przeciwdziałania problemom alkoholowym. W każdej jednostce realizujemy programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Czy chcemy, abyśmy za jakiś czas spotkali się na tej sali i powołali kolejną komisję, która ma przeciwdziałać problemom uzależnieniom hazardowym? Czy będziemy pisali kolejne programy w szkołach? Chcecie tego? Głosujcie dzisiaj za nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Nowak. Państwo przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja myślę, że to i tak wynik tego głosowania w zasadzie nie będzie decydował o budowie tego kasyna, ze względu na to, że to chyba tak naprawdę jest badanie rynku przez inwestora. Tak bynajmniej mi się wydaje, ze względu na to, że wyraźnie z ustawy o grach hazardowych wynika, że w województwie może powstać jedno kasyno na 650 tysięcy mieszkańców i po jednym na 250 kolejnych. Zbadałem sprawę, wiem, że w naszym województwie jest przy minimum 3 kasyna, które funkcjonują. Wiem, że podobna debata była również w Stalowej Woli, Krośnie i Rzeszowie, tak jak u nas w tej chwili były podobne wątpliwości. I wiem, że te kasyna działają i skarg na nie nie ma. Zdecydowanie wydaje mi się, że wolałbym, aby istniało takie kasyno, które z prawdziwego zdarzenia, gdzie rzeczywiście dostęp do niego mają osoby tylko pełnoletnie i na samym wejściu po prostu wszystkie osoby młodsze są jakby wypraszane, niż rzeczywiście tutaj solidaryzuję się i z radnym Partyką i radną panią Anią, że rzeczywiście apeluję z tego miejsca do mieszkańców, aby właśnie zwracać uwagę na to, kto do tych budek, do tych salonów małych gier wchodzi i jeżeli zauważą, że są tam osoby niepełnoletnie, po prostu trzeba interweniować, bo to jest największy problem. I ja osobiście znam wiele rodzin, w których tragedia związana z hazardem wystąpiła. Wiem jak to wygląda. Wielu osobom takim też starałem się w jakiś tam sposób pomóc. I to jest przede wszystkim główna kwestia. Natomiast, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest kwestia badania rynku. Także no, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Jan Dziubiński. Panowie prezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że te wszystkie argumenty, które już zostały tu powiedziane, są wystarczające, żeby głosować przeciw. Ja muszę państwu powiedzieć tylko, że historia Tarnobrzega zna już przypadki, kiedy
podobne inicjatywy były i podobne rozmowy były prowadzone, kończyły się u mnie w gabinecie, nigdy nie trafiły pod obrady sesji Rady Miasta, dlatego że uznawałem, że rzeczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby w Tarnobrzegu jeszcze powstawały jakiekolwiek kasino gry. Natomiast to nie jest prawdą, że my nie decydujemy. Jeżeli dzisiaj damy negatywną opinię co do lokalizacji, a uważam, że lokalizacja na placu Bartosza Głowackiego jest wyjątkowo nietrafioną lokalizacją, ponieważ plac Bartosza Głowackiego ma wiele funkcji kulturalną, rozrywkowo, towarzyskich w Tarnobrzegu i wcale nie musi mieć jeszcze funkcji hazardowej. Myślę, że plac Bartosza Głowackiego jest tym ostatnim miejscem, gdzie powinniśmy się jako radni zgodzić na to, żeby takie kasino mogło powstać bez względu na to, jaką mamy opinię na temat funkcjonowania kasina. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj głosując przeciwko tej lokalizacji odrzucamy w ogóle temat kasyna w Tarnobrzegu, a myślę, że to będzie dla dobra mieszkańców Tarnobrzega. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Sagradę również chciałbym odnieść się w tej dyskusji i może tak, na pewno nie można przechodzić obojętnie obok tych argumentów, o których mówiła pani przewodnicząca Komisji Oświaty, pani radna Anna Pekar, jeżeli chodzi o rzeczywiście zagrożenie dla młodych ludzi. To jest problem, aczkolwiek tutaj to, co rozmawialiśmy, co pan radny Partyka mówił, to, co chcemy zrobić jako, myślę, Rada Miasta, zobaczymy, czy będziemy chcieli to podjąć razem, to jest jakaś taka nasza deklaracja, zaniepokojenie widzeniem tego problemu u nas w mieście i zasygnalizowaniem tego problemu. Chodzi właśnie o pana ministra finansów, żebyśmy mogli jakąś taką deklarację woli, żeby na tą rzecz zwrócić uwagę pod kątem choćby nawet tego, co mówimy, prawda? Że czego mieszkańcy muszą wyzwaniać, bo tam są dzieci, dlaczego odpowiednie służby nie powinny to częściej kontrolować i bardzo rygorystycznie do tego podchodzić, bo to jest bardzo duży problem, największy tak naprawdę w tym wszystkim. Myślę, że w tę stronę pójdziemy, żeby spróbować wpłynąć na to, żeby ten problem po prostu nabrał wagi, bo rzeczywiście zaczyna być coraz ważniejszy i rzeczywiście tu jest potężne zagrożenie, jeżeli chodzi o młodych ludzi zwłaszcza. I tutaj się absolutnie zgadzam. Natomiast, szanowni państwo, ja przede wszystkim podejmując tą decyzję, to takim moim głównym argumentem jest to, że po prostu do mnie nie trafia, że powinno się w jakimś sensie ubezwłasnowalniać dorosłych ludzi. Bo spójrzmy państwo, co dzisiaj mamy. Mówimy też o placu Bartosza Głowackiego, ale spójrzmy, co tam od wielu lat funkcjonowało. Zakłady bukmacherskie, sportowe. To tak naprawdę w dużej mierze uzależnia młodych ludzi, zwłaszcza, bo się interesują sportem, bardzo lubią obstawiać. Abyśmy tak z ciekawości sprawdzili na stadionie Siarki Tarnobrzeg, ile tych młodych ludzi, że tak powiem, z kuponami w kieszeni jest na meczu, no to sami byście się państwo zdziwili. Tak więc naprawdę, no, czy mamy te zakłady bukmacherskie, czy mamy również następną rzecz, totolotek, no wydaje nam się bardzo niegroźne. Ile ludzi gra systematycznie, ogromne pieniądze wkłada i też to jest uzależnienie potężne. No ale czy mamy z tego powodu to zabronić? Ja uważam, że nie. Uważam, że kasyno gry właśnie przez te rygorystyczne warunki, czyli że nie ma możliwości wejścia dla ludzi młodych, to jest sprawdzane bardzo rygorystycznie. Nie ma takiej możliwości, żeby osoba bez weryfikacji weszła i zaczęła grać w kasynie. Tak więc jest to pod pełną kontrolą. Z drugiej strony, szanowni państwo, kolejnym argumentem, który wydaje mi się za tym, żeby ten pomysł przemyśleć jeszcze, ja osobiście raczej będę głosował za, to, że nasze miasto idzie w kierunku turystyki. Po to, że tak powiem, rozwijamy całą infrastrukturę nad jeziorem. I wbrew temu, co się wydaje, to właśnie ludzie przyjeżdżający z zewnątrz do nas pewnie będą korzystać z kasyna, chociaż miejscowi też, bo też są takie osoby na pewno w Tarnobrzegu, bo nie łudźmy się, że takich w Tarnobrzegu osób nie ma i oni jeżdżą gdzie indziej i korzystają z tego. Dlatego ja osobiście uważam, że oczywiście są pewne zagrożenia, ale jak z każdą taką podobną sytuacją. Tak jak mówię, mamy zakłady bukmacherskie, które funkcjonują i setki tysięcy ludzi w to gra, młodych ludzi, bo nie oszukujmy się, że tak nie jest. Bardzo często jest tak, bo sam pamiętam ze swojego doświadczenia, bo lubiłem grać, obstawiać mecze. Jak nie miałem 18 lat, no to kolega, który 2 miesiące wcześniej skończył, poszedł, zakład mi puścił. Tak było. Tak więc, a w kasynie tego nie będzie. Nie ma takiej możliwości, że ktoś pójdzie i za kolegę będzie grał, tylko będzie grał samemu. Dlatego ja osobiście uważam, biorąc te wszystkie argumenty i oczywiście traktując poważnie te zagrożenia, aczkolwiek uważam, że są o wiele mniejsze niż to, o którym wcześniej rozmawialiśmy, ja uważam, że nie ma w jakimś sensie co ubezwłasnowalniać dorosłych
do dorosłych tarnobrzeżan, bo to, że to są maturzyści, ale jednak no, pewna granica jest przyjęta. 18 lat jest to osoba dorosła, teraz odpowiada za siebie, a z drugiej strony też to nie jest już dziecko. No, nie, też nie możemy patrzeć, 18-letnia osoba maturzysta, kiedy ma podejmować jedne z ważniejszych decyzji w życiu, jest to osoba niedojrzała, tak bym powiedział. Dlatego szanując te argumenty, ja osobiście będę głosował za tą uchwałą. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Uziel. Panowie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Bardzo tutaj słyszałem dużo słów krytycznych. I w zupełności się z nimi zgadzam. Proszę państwa, wyprowadzono nam wszystko, co tylko było możliwe i niektórzy posłowie do Mielca zabrali. Miasto ubożeje. Może jakoś pomału się odbuduje, chciałbym bardzo. I tutaj nam kasino potrzebne na placu, gdzie tutaj często msze są, że spotkania. Naprawdę, ile mamy tych salonów do gry. Jest bardzo dużo w Tarnobrzegu. No będzie urząd celny, izba celna raczej. Będzie najazd, bo to jest niemożliwością. Ja często, gęsto widzę dzieci, młode dzieci idą i grają tam, bo ten właściciel nie dba o to. On tylko chce sobie kiesę nabić i nie patrzy, czy to jest młody, czy to jest dorosły. Ja nie będę tutaj powtarzał, bo gratuluję pani Ani pięknych słów. I w ogóle ja, proszę państwa, będę głosował przeciwko. A dlaczego? Przecież miasto Tarnobrzeg tylko z dzierżawy tego budynku może mieć pieniądze. I to wiem. Co jeszcze? Proszę państwa, no to tym bardziej, panie prezydencie, dziękuję, że pan mnie oświecił, bo ja myślałem, że to jest miasta budynek. No to jaki my mamy tutaj, proszę państwa, w tym cel? A tutaj padły słowa, że Rada Miasta nie ma nic do gadania. Ja nie rozumiem tego, nie wiem, kto to powiedział. Przecież my jesteśmy wybrańcy mieszkańców. I my musimy się liczyć ze słowami mieszkańców. A ja rozmawiałem na temat tego kasina. Ludzie są zbulwersowani z tymi, którymi ja rozmawiałem. A Rada, uważam, jest wybrana przez mieszkańców i my musimy z nimi się liczyć i tak robić, jak oni sobie życzą. Nie będę przedłużał, proszę państwa, tym bardziej jak zacna osoba, jakim jest pan prezydent Kiełb, wytłumaczył mi, że to nie jest miasta budynek. To jaki mamy cel, powtarzam? Żaden. Ja będę głosował przeciwko, bo mi tak sumienie dyktuje. I tym bardziej, jak już mówiłem, tam się odbywają msze, tam różne uroczystości. A tutaj, wiecie państwo, no to będzie całodobowe, czynne. No. Naprawdę jestem zbulwersowany tym, no ale uchwała musi przejść, bo inaczej dali to prezydentowi, przewodniczącemu, on to musiał wnieść pod obrady. Ale ja będę, bo mi tak sumienie dyktuje, bo patrzę, ile jest nieszczęść. Ja jakieś 5 lat temu też sobie nieraz rzucał, ale już od 3 lat nie chodzę nigdzie, bo to wciąga, wypije się jedno piwko, drugie piwko, trzecie, a to ciągnie bardziej jak nie tego. I dlatego, no taka prawda jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Kołek. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, ja tylko tak krótko, bo my co prawda tutaj w uzasadnieniu pisze, że my oceniamy lokalizację tego miejsca, no nie mamy prawa tutaj mówić o tym, czy ono ma być, czy nie ma być, więc w sprawie lokalizacji to powiem w ten sposób, że jest problem z parkingami w rejonie rynku i teraz tutaj pod kątem patrzenia parkingów, no to mamy problem, no bo osoby przyjezdne nie mają gdzie zaparkować, więc dobrze by było, żeby przy tej okazji zastanowić się nad możliwością płatnych parkingów umieszczenia, nie wiem, czy w lokalizacji ulicy Szerokiej, przynajmniej jakiejś krótkiej strefy płatnych parkingów, gdzie byłaby możliwa rotacja, bo już w tej chwili jest tym problem, bo ja korzystam często z instytucji tutaj przy centrum miasta i
Po prostu jest bardzo trudno zaparkować. Trzeba nieraz kilkukrotnie samochodem objeżdżać rynek czy okolice rynku, ja już nie mówię w rynku, żeby móc postawić samochód w Tarnobrzegu. I ten problem, myślę, w kontekście nawet nowych lokalizacji jakichś instytucji, tak jak tutaj to kasyno, trzeba wziąć pod uwagę. I mam pytanie właśnie, czy Komisja Urbanistyczna w ogóle się pochyliła nad tematem miejsc parkingowych, bo jeżeli powstaje jakaś nowa inwestycja czy nowy lokal, on powinien sobie zabezpieczyć przynajmniej kilka miejsc parkingowych. Czy w tym wypadku była o tym mowa? Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Mnie w tej całej sprawie zainteresował inny aspekt. Aspekt braku konsultacji, braku przez władze wykonawcze, konsultacji społecznych, braku opinii zarządu osiedla. To już nie pierwszy raz prezydent kieruje